siemanko, jestem Lucek, a to jest chciałem powiedzieć Need for Speed, to jest The Crew! Dzisiaj pokażę wam, jak driftować, jak to robić, jak się nauczyć driftować i po co to robić. Tutaj mam Mustanga GT, ale nie, dzisiaj nim nie będę driftował, bo nim się driftuje bardzo słabo. W sensie, ja jeszcze go nie wymaksowałem, w sensie nie włożyłem do niego jakichś tam dobrych części, więc jest słaby. I no, jeździ się nim kiepsko. Pokażę wam może, jak wygląda ten drift, opowiem wam, jak go robić. Dobra, wiecie co, nie ma sensu tym samochodem, bo on w ogóle nie lata bokiem. O, ja sobie wezmę mojego Dodge'a Chargera zrobionego na wyczyn i jedziemy. Proszę bardzo, mój piękny Dodge. O, trochę wyleciałem, dobra, nieważne. Ten to dopiero lata, to jest coś wspaniałego, moi drodzy. Tak. Zobaczcie, co tu się dzieje. I ja sobie tak ćwiczyłem, dosyć długo dzisiaj ćwiczyłem, gdzieś tak z 30 minut. Robiłem sobie te drifty, dostosowywałem ustawienia, sterowanie i tak dalej. I naprawdę powiem wam, że to jest coś wspaniałego w tej grze. O, tak. Pięknie. Zobaczcie, jak to ładnie tutaj. I tutaj zawsze przesterowuję. Ja tu chyba... może tym razem się uda. O, tym razem się ładnie udało wyjść. Pięknie. I co jest ciekawe, za te drifty, za te wyczyny wszystkie dostajemy naprawdę sporo kasy. Ja przez te 30 minut, jak sobie ćwiczyłem drift, z 9000 nagle pojawiło się na moim koncie 9000 tych baksów, czyli jak to się tutaj nazywa. Także naprawdę jestem mega zadowolony z tych zarobków, tutaj można powiedzieć, chociaż robiłem to nie dla pieniędzy, tylko dlatego, żeby się pobawić, żeby się nauczyć driftować. I zobaczcie, jak to ładnie tu wygląda, to jest naprawdę coś niesamowitego. Wow, po prostu coś wspaniałego. I można jeszcze, jest tu wiele miejsc w The Crew, gdzie można się nauczyć driftować, gdzie można sobie podriftować z innymi nawet. I teraz tak, jak zacząć właściwie drift? Pokażę wam ustawienia, jakie sobie tutaj zrobiłem. Ustawienia oczywiście co do sterowania. Mam tryb hardkorowy, czyli dla zwycięzców. Przepraszam, za dowodowców, boże. Skrzynię biegów ręczną, to jest bardzo ważne. Jeśli będziemy mieli automat, to podczas ślizgu włączy nam się wyższy bieg i wtedy samochód złapie przyczepność i po prostu pojedzie prosto, a to jest niefajna sprawa. I przede wszystkim martwa strefa, ona wcześniej była ustawiona gdzieś tak, a to jest ważne, żeby samochód był trochę bardziej czuły, więc tą martwą strefę ustawiłem sobie troszeczkę w lewą stronę. Czułość sterowania na maksa, liniowość sterowania na maksa, no i resztę tutaj już nie wiem właściwie, o co w tym chodzi, ale martwa strefa i czułość i liniowość sterowania to jest bardzo ważne. No i skrzynia biegów ręczna, zaraz wam pokażę, jak to się robi. Anulujemy myk, ja tu mam wszystkie opcje już zrobione tak, jak mi to pasuje. No i dobra, chodźmy na szczyt góry. Właśnie, gdzie ja sobie driftuję? To jest, moi drodzy, jak widzicie tutaj w górach, na śniegu, na lodzie. Nie wiem, jak w innych miejscach, powiedzmy na suchym asfalcie się driftuje. Jeszcze tego nie testowałem, ale tutaj naprawdę idzie to super. I tutaj jest taki slalom. Ciężko to zauważyć może, bo widzicie, że ta ulica w ogóle nie jest widoczna. Ale tutaj takie coś jest i naprawdę jest tu spoko. I się teleportujemy w tą taką tutaj prostą. Myk. I ćwiczymy driftowanie. I teraz tak, jeśli chodzi o mojego Dodge'a, to opcja wygląda tak. Rozpędzam się do trójki, powiedzmy, i jak już chcę driftować, to albo zaciskam, znaczy zaciągam ręczny, albo redukuję bieg na dwójkę. I podczas właśnie redukcji biegu samochód traci trochę przyczepność i możemy ładnie wejść w ten drift. A jeśli chcą, jak na przykład tutaj leciutko sobie, tylko ręczny zaciągnę i naprawdę samochód bardzo ładnie leci bokiem. Także nie jest to filozofia na pierwszy rzut oka, ale spróbujcie sobie, jest ciężko na początku i trzeba się trochę tego uczyć, żeby dobrze przejechać zakręty. Tutaj to miejsce jest i tak bardzo łatwe do driftowania i fajnie to wygląda. O właśnie, to pokażę wam przy okazji jedną rzecz. Teraz mam 34 tysiące tych baksów, tak? Kurde, już? A przed chwilą miałem, chyba na początku miałem 32 tysiące, a dopiero co zacząłem driftować, jeden drift. No właśnie, to zobaczymy, ile się zdobędzie kasiory po jednym przejeździe właściwie. Co? Takim z tej górki.
Tam chyba się po 500 tych baksów dostaje coś koło tego. Nie trzeba zjeżdżać, można też podjeżdżać. Podjeżdżając jest trochę trudniej, bo mój Dodge jeszcze nie jest aż taki mocny, żeby, nie wiem, nabijać tutaj jakieś dobre drifty pod górkę, ale i tak sobie ładnie radzi. Ważne jest, aby szeroko te drifty brać, bo jak weźmiemy za wąsko, to przesterujemy i będzie lipa. O, na trójce, kurde, ale też się jakoś udało. Dobra, redukujemy na dwójkę. Ja sobie na padzie ustawiłem zmianę biegów pod prawą gałką. Ona jest też od obracania samochodu, od zmiany widoku. Także teraz aktualnie jeszcze nie przypisałem sobie przycisku do patrzenia się do tyłu. Ale wcale mi to nie przeszkadza, bo na razie bawię się driftami, więc jest spoko pod tym względem. I zobaczcie, tutaj mam właśnie, kurczę, problem. Tu trzeba jechać szeroko, bo jak pojedziesz za wąsko, w sensie przy wewnętrznej, to tam jest jakiś większy spadek i po prostu zarzuca strasznie. Ale zobaczcie, ja tak jak zacząłem sobie w ogóle driftować dzisiaj, to wcale nie przypuszczałem, że mi się tam jakaś kasa nabija. Po prostu sobie ćwiczyłem tą jazdę i tego, nie? A, tu patrz, no to później tyle kasiory Lucek ma i myślę sobie, ale fajnie, no normalnie. Reaktywacja Need for Speed Underground. Moi drodzy, naprawdę, jest świetnie pod tym względem, zobaczcie. Oczywiście każdym samochodem można tutaj tak driftować, z tym, że mi się Dodge'em to robi najlepiej, bo on jest najmocniej stunigowany teraz. Jak wspomniałem, to jest wersja wyczynowa. I zobaczcie, no coś wspaniałego. No dobra, i zobaczmy, ile tej kasy sobie zdobyłem. Chwileczkę. Naliczyło mi tą kasę już, czy nie jeszcze? 35 tysięcy. 1000, tak, mniej więcej 1000 za jednym zjazdem, ale ja tych zjazdów dzisiaj zrobiłem naprawdę sporo. 30 tysięcy to jest dużo, długo się to zdobywa i naprawdę sporo tych przejazdów, zjazdów było, żeby sobie poćwiczyć. I teraz spróbujmy sobie innym samochodem. Co ja tu jeszcze takiego mam? Moment. Na przykład właśnie tym wyczynowym McLarenem, co? On też ma napęd na tył, więc powinno być spoko. Spróbujmy jeszcze raz tą drogą, którą znam. Tutaj w drugą stronę zaraz sobie też pojedziemy. Może zmienię wam kamerę, żeby fajniej było. Okej. Opera, jasna. No to jest dziwnie, to nie jest jakby za krótki czy coś. Ale nie, jak to się idzie? Ooo, prawie przesterowałem, ale nie, no na całkiem spoko, powiem wam. Całkiem spoko, tylko coś zarzuca troszeczkę za bardzo. Tutaj się z kolei driftuje na trójce, a Chargerem sobie driftowałem na dwójce. No tak, tutaj mam więcej tych punktów. I przester. Widzicie? Jechałem zbyt blisko wewnętrznej i tu jest taki większy spadek. Jakbym bardziej zewnętrzną jechał, znaczy leciał, bo tu się właściwie leci bokiem, to by było bardziej spoko. I tak sobie można ćwiczyć. Tu w zasadzie każdym samochodem można tak robić. Jest dosyć ślisko, a zabawa jest, no mówię, coś wspaniałego. To nie jest oczywiście jedyny zjazd w The Crew, gdzie możemy sobie takie rzeczy robić. Ale... No McLarenem, tak powiem wam, nie fajnie jest. Ten Charger dużo płynniejsze te drifty robi, tak mi się przynajmniej wydaje. A wy jak myślicie? No tutaj to jest tak... dziwnie trochę. Okej. Tutaj jest tak trochę dziwnie. No a poza tym to jest egzotyk, więc z egzotykiem też tak głupio troszeczkę driftować. No i tak to w sumie wygląda. Pamiętajcie o tej redukcji biegów. Wyczujcie swój samochód. I właściwie każdym da się driftować. Weźmy sobie chociażby Nissana offroadowego. Dobra, spróbujmy 370Z offroadem polecieć i zobaczymy. Offroadowy też bardzo dobrze się ślizga na asfalcie, no ale zobaczymy, jak będzie tutaj. Oj. Ajajaj, jest lipa trochę. Dobra, redukcja. Nie, offroadowy za bardzo się trzyma. Chwileczkę, wracamy. I o, ktoś się tu chyba przeteleportował, zdaje się. Tak, ktoś się przeteleportował. To już jest dosyć takie znane miejsce, gdzie ludzie sobie driftują, wiecie. I to jest bardzo fajne. Ja tu dzisiaj, jak sobie trenowałem, to kilka osób spotkałem w Nissanach R34.
I naprawdę fajnie to wyglądało wszystko, jak sobie jeździliśmy razem. Co tu jeszcze mam? S-Drive'a. No i tyle, no w zasadzie to kwestia też tuningu. Ja sobie wziąłem tego Dodge'a na wyczyn, ale możecie też jeździć coś innym samochodem, to nie ma problemu. I sobie driftować. Aha, miałem wam pokazać w drugą stronę jeszcze tutaj. Ops, jedynka. Poza tym bardzo mi się spodobała manualna zmiana biegów w tej grze. I nie wiem, czy będę chciał wrócić do automatu. Chociaż manual ma trochę tutaj też minusy. Oh yeah! Z tego względu, że jak używamy tego takiego telefonu... O, tak. O, za szybko, za szybko! O, bach! Cholera. Okej. Okay. I... O, za szybko, za szybko, troszeczkę. Ale leci, leci, leci bokiem! Zobaczcie, jak pięknie! Pięknie mój chargerek, on jest cudowny. Policaj! Wow, skumajcie! Nas nie dogonia. Naprawdę świetnie to wygląda. I tu tak. I tu hamujemy. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Dobra, i tu mamy tak. I... redukcja. Oh. Ciekawe, czy później do GD Crew zostaną dodane właśnie takie zawody driftu. To by było ciekawe. Chociaż powiem wam, że i tak fajnie jest, że zaimplementowana została punktacja za jakieś tam wyczyny, czy tego typu jak właśnie drift. To jest zdecydowanie plus, jak dla mnie. Jeszcze możemy na tym zarabiać, to już w ogóle. Ja bym nie musiał zarabiać, żeby tak sobie driftować. Jest naprawdę fajna sprawa. No nic, moi drodzy, trenujcie sobie drifting w The Crew. Ja oczywiście będę sobie jeszcze patrzył inne trasy, będę sprawdzał, jak mój Dodge będzie się zachowywał przy jeździe bokiem na innych nawierzchniach. No mam nadzieję, że uda się tutaj wypracować jakąś fajną konfigurację. Chociaż właściwie tutaj... Właśnie, bo tam jeszcze można częściami coś zrobić, żeby był mniej przyczepny albo coś w tym rodzaju. Wow, to można jeszcze pokombinować z tym. No dobra, moi drodzy, bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną. Trzymajcie się, na razie, pa pa!